Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Komiksomaniaka, czyli programie, w którym omawiam interesujące Was tematy. Jeżeli macie jakiś pomysł na temat, który mógłbym tutaj omówić, napiszcie na mój adres e-mail, w opisie znajdziecie go i dodajcie w tytule podcast Komiksomaniaka albo poczta Komiksomaniaka. Będę wiedział, że jest to pytanie czy temat skierowany prosto do tego programu. Tu od razu chciałem przeprosić bardzo za jakość dźwięku, idzie on bezpośrednio z kamery, ponieważ mój mikrofon niestety zaniemógł na czas nagrywania, no a już tak długo nie nagrywałem żadnego podcastu Komiksomaniaka, że po prostu musiałem nagrać kolejną rzecz. Już na pewno w następnym podcaście będzie działał sprawnie, jak nie to kupię nowy. W razie przy następnym nagraniu, jakie by nie było, tego problemu nie będzie. Przepraszam jeszcze raz i zapraszam do oglądania i słuchania podcastu. Jakiś czas już nie robiłem tych podcastów. Była teraz tygodniowa przerwa. W ogóle przez parę ostatnich dni na moim kanale nic się nie pojawiało, ale to nie znaczy, że nad niczym nie pracowałem. Po pierwsze, udało nam się nagrać wreszcie nowy odcinek Comics Weekly. Już jest dostępny. Możecie już zajrzeć na kanał Comics Weekly. Omawialiśmy tam trochę Legacy, kilka numerów Spidermana, Thora na przykład. Omawialiśmy tam z DC dosyć mocno Dark Knight Metal, ten teraz event, który tam trwa. Więc to jest jedna rzecz. Druga, udało mi się z Ikabodem wreszcie nagrać kolejne podsumowania, kolejne komentarze do niesamowitego serialu, jakim są Inhumans, do odcinka bodajże 4 i 5, także wiem, że Ikabod już nad tym pracuje, żeby to jakoś zmontować, więc niedługo to też się pojawi. I tu ciekawostka, jeżeli ktoś jeszcze chce bronić tego serialu, to ostrzegam, że już nawet włodarze Marvela się z niego śmieją. Najpierw był Jeff Loeb, prezes telewizyjnego oddziału, gość, który podpisuje się swoim nazwiskiem pod tym serialu, pod tym serialem i jest na bodajże Comic-Conie, mówił, że i fajnie, że tu jesteście, bo co macie lepszego do roboty niby, co Inhumans będziecie oglądać, a z kolei niedawno Kevin Feige, który co prawda nie ma nic wspólnego z samym Inhumans, no bo on się zajmuje filmami, ale były zapytane o Inhumans i żartobliwie mówił, że gość, który zadaje to pytanie, że mu mikrofon przerywa i on nie jest w stanie zrozumieć tego pytania, śmiejąc się przy tym oczywiście, ale dając do zrozumienia, że wie, jakim gównem jest ten serial. W każdym razie, tak jak mówię, nasze omówienia wkrótce powinny się znaleźć. Mamy zamiar do finału omawiać Marvel Inhumans. Czekamy na ten gorący finał. No ale nie przedłużając, przejdźmy do tematów, które wy mi podesłaliście. Pierwsze pytanie podesłał mi widz o niku Remiku 199. Witam, gratuluję kanału, wykonujesz świetną robotę, dzięki. I mam dwa pytania. Pierwsze, czy przed serialem zrobisz Kim Soo, co czytać o Runaways? A drugie, jaki jest twój ulubiony film animowany, który nie jest adaptacją komiksu? Przydałoby się zrobić kolejne Kim Soo, co czytać, prędzej czy później. Ale po pierwsze, obiecałem, pierwszy będzie tak czy inaczej Adam Warlock, choćby nie wiem co, choćby... Nie wiem, nie zrobię Runaways nawet przed serialem, chociaż wiem, że byłoby popularniejsze i w ogóle, ale Adam Warlock musi pójść najpierw, więc mam nadzieję, że hej, zobaczymy. Natomiast w ogóle z Kim Soo, co czytać do Runaways jest taki problem, że to jest jedna historia jakby, to idzie... To nie jest tak jak z wieloma postaciami, gdzie wiecie, szukam różnych ich gościnnych występów i z różnych, jakichś różnych sag składam ich występy. To jest właściwie... Jedna historia od A do Z, później tam parę gościnnych występów tu i tam niektórych postaci, ale generalnie no to jest spójny run. Tam zmieniali się scenarzyści od czasu do czasu, ale niewiele ponadto, więc zobaczę. Powiem po prostu, że zobaczę. No i jeśli chodzi o moją ulubioną animację nie będącą adaptacją komiksu, ciężko tutaj byłoby mi wybrać, natomiast skłaniam się ku Spirited Away od Miyazakiego. Jako gość, który się wychował mocno na mandze anime, a potem gdzieś po drodze cały ten gatunek zwymiotował, to cały czas do tego, co robiło Studio Ghibli, miałem nawet nie ogromny szacunek, co zachwycałem się tym dosłownie. Obejrzałem masę produkcji i do dzisiaj, jak coś tam mi wpadnie w ręce z ich rzeczy, to usiądę i obejrzę. Więc Spirited Away było czymś takim, co naprawdę mnie zachwyciło swoim, no, tym światem, tym po prostu tak niesamowitym, tak skonstruowanym, no, wyobraźnia, która za tym stała. Ja uwielbiam takie właśnie pokręcone, że tak powiem, rzeczy i proszę, nie polecajcie mi tutaj natychmiast masę innych rzeczy, nawet nie miałbym czasu tego oglądać, jeśli chodzi o mangę czy anime, ale muszę powiedzieć, jestem oczywiście fanem tego, co robi Pixar w dużej mierze, czyli tych filmów od lat 5 do 105, w których są zarówno wątki takie, Up na przykład był rewelacyjnym filmem, gdzie mieliśmy gadającego pieska i wszystko fajnie, ale cały film z grubsza opowiadał o starszym człowieku, którego żona umarła i teraz życie straciło dla niego sens. Więc bardzo lubię jakby tym, czym tutaj Pixar się bawi.
No i no, tyle. No właściwie mógłbym wymieniać ich masę filmów, ale jeżeli miałbym tak spróbować jeden wybrać, też wiecie, jak to jest z ulubionymi filmami, o czym zaraz jeszcze powiem przy innej okazji. Jednego dnia możecie mnie zapytać o ten, drugiego powiem inny, wiecie, różnie pamięć ludzka działa, ale choćby nie wiem co, Spirited Away na pewno będzie zawsze w czołówce moich ulubionych filmów animowanych w ogóle. No, nie bazujących na komiksach, coś w ogóle. Kolejne pytanie nadesłał mi Michał. Cześć Oskarze, dzięki za dobrą robotę. Dzięki. A żeby nie przedłużać, przechodzę do pytania. Jakie filmy z X-Menami najlepiej obejrzeć? Dodam, że nie oglądałem żadnego z nich. Jaki jest poziom ich połączenia z MCU i jak to jest z prawami do marki? Z góry dzięki. Okej, to zacznę może od końca. Po pierwsze zrobiłem cały fragment podcastu. Dam może w opisie, ale też dużo tak tych podcastów nie zrobiłem i jest to tytuł jednego z podcastów, gdzie wyjaśniam, jak prawa leżą, do kogo tam, które prawa należą i tak dalej. Więc to jest. Jeśli chodzi o powiązanie więc z MCU, a Foxem, tego nie ma po prostu. To są dwa różne światy. Mało tego, w samym mutantowym świecie Foxa te powiązania też są luźne, to znaczy omawiałem to niedawno, czyli że one są wtedy, kiedy są potrzebne, a ogólnie traktuję. Dopóki dany film jasno nie powie, że łączy się z konkretnym innym filmem, ja traktuję wszelkie filmy o mutantach Foxa jako osobne byty. Deadpool jest dla mnie osobnym bytem, który tam były te wyśmiewanie się, Patrick Stewart czy McAvoy i nie wiadomo który Xavier, bo sam Deadpool tego nie łapie i prawda jest taka, że to nie ma znaczenia, bo tutaj to jest Deadpool jest jakby swoim bytem, będzie powiązany z Deadpool 2 czy coś tam. New Mutants teraz będzie w swoim miejscu, Logan jest jakąś przyszłością filmów, które były wcześniej, ale może być na przykład przyszłością od X-Men 1 albo od X-Men 2, a pomiędzy cała reszta mogła się wydarzyć w inny sposób, więc ja po prostu traktuję jako jakąś wariację. Natomiast jeżeli miałem polecić w ogóle, jakie były najlepsze filmy z uniwersum tego, powiedzmy, uniwersum mutantów, no to X-Men 1 i X-Men 2 już się oba trochę zestarzały, szczególnie X-Men 1, ale X-Men 2 to dalej jest rewelacyjny film. X-Men 2 w ogóle do dziś mogę oglądać, się zachwycać. Masa świetnych tutaj zabiegów scenariuszowych, gra aktorska, sam pomysł, żeby były trzy strony konfliktu, a nie dwie. To wszystko naprawdę według mnie tam zagrało i do tej pory uważam to za jeden z lepszych filmów. X-Men 3 Ostatni Bastion nie mogę z czystym sercem polecić. Kolejnych potworków, które nazywały się Wolverine Origin i po prostu The Wolverine też nie mogę polecić. Oba były... To znaczy dobra, Origin to jest prawdopodobnie najgorszy film komiksowy w historii, jaki mogę powiedzieć, bo były pewnie jakieś gorsze, wiecie, które miały mniejsze budżety, ale najbardziej nienawidzę Wolverine Origin ze względu na to, że to był duży, rozmuchany film z obsadą i w ogóle ze wszystkim, a tak naprawdę wyszedł po prostu fatalnie. Ja go uznaję prawdopodobnie najgorszy film właśnie dlatego, jakby który no, ma tak dużo złych rzeczy. Jeśli chodzi o The Wolverine, miał dobre elementy, ale przez większość filmu jest taki trochę, nie chcę mówić, ale jest nudnawy, a końcówka kompletnie nie pasuje do niego, kompletnie zawodzi wszelkie oczekiwania, więc też tego nie polecę. Także mamy X-Men 1, X-Men 2, potem pierwszą klasę zdecydowanie, Days of the Future Past, które uwielbiam, no i te dwa solowe filmy, które nie tak dawno wyszły, czyli Deadpool i Logan. Mówię, inne uniwersa, jakby coś powiązane, ale nie do końca. Ale zakładając, że to wszystko są filmy, do których Fox ma prawo i są to bohaterowie Marvela, no to te 6. Pozostałe bym generalnie olał. Dajcie mi znać koniecznie, jakie wy macie tutaj zdanie, czy też lubicie te filmy, nie lubicie. Ja uważam, że te 6, które wymieniłem, stoi na naprawdę zacnym poziomie. No i jeszcze było oczywiście po drodze X-Men Apocalypse, ale jego, no, możesz go spokojnie ominąć, to nic nie stracisz. Poza przedstawieniem bohaterów, którzy przejdą do Dark Phoenix, ale kto wie, jak ten film wyjdzie, także póki co nie polecam. Kolejne pytanie, a raczej pytania, nadezwał mi Max Lewosiu. Po pierwsze, parę razy wspomniałeś, że twoim ulubionym filmem jest Fight Club. Czy mógłbyś coś powiedzieć o tym filmie i za co go tak cenisz? I po drugie, czy mógłbyś jakoś sprostować Origin Deadpoola, gdzie on był jeszcze opowiedziany, nie licząc części w Good, Bad and Ugly? Jeśli chodzi o mój ulubiony film wszechczasów, wymieniłem raz Fight Club, bo po prostu był moment, w którym musiałem wymienić ulubiony film, ale tak jak wspomniałem przy odpowiedzi na pytania o animację, zależy od dnia, że tak powiem, zależy od tego, od pamięci. Nigdy nie jestem w stanie wymienić jakby jednego ulubionego czegoś. No chyba, że nie wiem, Spider-Man to mój ulubiony superbohater w Marvelu, ale też doceniam całą masę innych bohaterów. Więc jeden najlepszy film w historii, no, ja nie potrafię takiego wymienić. Natomiast Fight Club na pewno byłby w ścisłej czołówce, gdybym już miał próbować wybrać jakieś top 10 czy coś takiego. Dlaczego? Dlatego, że jest to film, który miał rewelacyjny pomysł na
na narrację, jakby rewelacyjny pomysł opowiadania nam całej fabuły, która po zakończeniu obejrzeniu go jeszcze raz nabiera jakby zupełnie innego znaczenia. Kiedy oglądamy na przykład Szósty Zmysł, to film miał rewelacyjne zakończenie, ale ja osobiście uważam, że film stał zakończeniem. I generalnie może go obejrzeć jeszcze raz, zobaczyć, czy tam faktycznie reżyser dopiął ten cały moment i czy gdzieś nie ma błędów, ale według mnie już film jakby na tym traci. Natomiast Fight Club uważam, że nie tyle zyskuje, co nabiera też innego zupełnie znaczenia, kiedy go się jeszcze drugi, trzeci raz ogląda. Różne smaczki, które przez ten film po prostu przechodzą, naprawdę są niesamowite. Też cały problem poruszonego społeczeństwa, rozwarstwienia klasowego, jakby no masa rzeczy w tym filmie była według mnie tak doskonale opowiedziana, tak wyrażona przez Davida Finchera, który to bazował to oczywiście na innych materiałach źródłowych, ale uważam, że w filmie zostało to rewelacyjnie zawarte i tak jak mówię, po zakończeniu, że to nie jest jakby ostatnia scena, jeszcze mamy potem, po tym kiedy dowiadujemy się o największym zwrocie fabularnym w całym filmie, jakby jeszcze film trwa i jeszcze coś więcej ma nam do opowiedzenia, ale nawet jakby znając ten zwrot fabularny, film absolutnie nie traci. Jakby pewne walory odchodzą, ale zyskuje kolejne. I ja to uwielbiam właśnie w filmach, kiedy niby coś zaspoilerujesz nawet powiedzmy komuś, to cały czas jakby można ten film inaczej interpretować i za to Fight Club po prostu ubóstwiam. No pomijając jeszcze cały motyw z samym Fight Clubem, z tekstami, które tam padają, grą aktorską i tak dalej, ale jakby miałem znaleźć te rzeczy, które odróżniają, które jakby wywyższają Fight Club ponad masę innych filmów, no to według mnie właśnie dokładnie to. Jeśli chodzi natomiast o Origin Deadpoola, no to mamy tylko dwa miejsca, gdzie go możemy szukać. Jeden to właśnie tutaj Ran, który wspomniałeś, Good Ben and Ugly i wspomnienia o tym, no i Ran Kelly'ego, gdzie w bodajże czwartym tomie, którego tutaj już mogę powiedzieć nie będę tłumaczył, na razie mam przerwę od tłumaczenia, zajmowałem się innymi projektami, niekoniecznie komiksowymi, ale nie mogę o nich na razie nic powiedzieć. W każdym razie czwarty tom Deadpoola chyba albo piąty, głowy nie dam, bo czytałem to zeszytowo jeszcze, znaczy na Marvel Unlimited to czytałem, więc no zeszytowo niech będzie. Ale w każdym razie tak, na Marvel Unlimited też możecie to znaleźć. Tam jest powiedziana cała historia o tym, że Deadpool przywłaszczył sobie powiedzmy pewne nazwisko, nie będę spoilował może za bardzo, jeżeli ktoś chce to przeczytać, ale tak, no w ranie Kelly'ego Origin Deadpoola jest dosyć mocno poruszony. Zresztą nawet w tomie bodajże drugim, który już wyszedł, jest te wspomnienia na przykład z Vanessą i jeszcze jak Wade Wilson nie był Deadpoolem, więc można tego skrawki szukać, ale one bardzo są istotne w calutkim ranie Kelly'ego. No i oczywiście w niektórych innych miejscach stara się jeszcze ten Origin przebijać, ale jakby tak szukać tych dwóch najmocniejszych miejsc, to byłby właśnie to, co Dugan robił z Pozenem w Marvel Now i z drugiej strony właśnie ran Kelly'ego, także mam nadzieję, że to odpowiada na twoje pytanie. No i ostatnie pytanie nadesłał mi Radek. Witam, na wstępie chcę tobie pogratulować ciekawych materiałów, które tworzysz. Oby tak dalej. Dzięki. Przechodząc do mojego pytania, który z dotychczasowych eventów Marvela uważasz za najlepszy i dlaczego? Jak zawsze mogę polecić Anihilację, ale nie samą w sobie, jakby mieliście okazję czytać pierwszy czy drugi tom, który tak naprawdę pierwszy tom to był prolog, a drugi to tajny i dopiero trzeci tom Anihilacji to będzie ta właściwa Anihilacja, to jest ten właściwy event powiedzmy. Jak go przeczytajcie, koniecznie dajcie mi znać, co o nim sądzicie, ja uważam, że jest absolutnie fenomenalny. Natomiast jakby najlepsze jest dla mnie nie sama ta Anihilacja, a cała ta saga kosmiczna, do której grafiki często wklejam, czyli później Anihilacja Conquest, War of Kings, Realm of Kings, Thanos Imperative, bo to jest takie ogromne, masywne, masa epickich momentów, zwrotów fabularnych, przedstawienie całej masy postaci i dzięki temu, że one nie były na ziemi, że to nie były pierwszoligowe postacie, wiecie, Spider-Man, Avengers, X-Men, twórcy mieli masę wolnej ręki, mogli z nimi robić całą masę szalonych rzeczy, których nie można robić z pierwszoligowymi bohaterami, bo oni cały czas muszą gdzieś tam trzymać się, żeby wiecie, sprzedaż trwała była i tak dalej, więc tutaj mogli pozwolić sobie na po prostu największe szaleństwa i to tak dobrze działało, to budowało poczucie, nawet jeżeli ktoś ginął, to faktycznie czuło się tą stratę. Niektóre postacie nie żyją do dzisiaj, jeżeli na przykład coś się zmieniało w kosmosie, jakieś imperium mogło kompletnie upaść, kompletnie stać wyeliminowane,
władza się mogła zmienić. Wszystko, wszystkie chwyty dozwolone. I takie eventy czyta się rewelacyjnie, kiedy jest to dalej jakby Marvel, ale jakby no, wiele rzeczy może się stać. No, dlatego też lubię często Elseworldy, ale jakby tutaj jeszcze mocniejsze jest to, że to nie jest Elseworld. Sobie wyobrażamy, że tu siedzą gdzieś ci Avengers, Spider-Man na Ziemi, a w kosmosie dzieje się cała masa niesamowitych rzeczy, więc absolutnie to uwielbiam. Natomiast powiem o innym evencie, ponieważ bo anihilacji mówię zawsze, wszędzie, gdzie tylko się da i nazywam to anihilacją, ale chodzi mi o Marvel Cosmos, ten taki, to jest era bardziej niż event. Natomiast powiem bardzo coś nietypowego, bo wiem, że co do tego eventu są bardzo mieszane uczucia. Jest to ziemski event dotyczący X-Men i nazywa się Second Coming, który ja absolutnie uwielbiam. Tylko, że z nim jest taki problem, żeby znowu docenić wielkość tego eventu. Trzeba poczytać od Messiah Complex do Second Coming mniej więcej, może nie wszystko, ale historię na przykład Cable'a i Hope, którzy tam skakali w czasie, część historii X-Force, które Wolverine prowadził wtedy. Niektóre z tych historii były lepsze, niektóre gorsze. Ale dlaczego tak lubię Second Coming? Dlatego, że to jest, znowu, jest tam masa epickich starć, takich, których naprawdę czujemy stawkę, w których ktoś ginie, to, że później lata później zostaje przywrócony do życia, to wiecie, komiksy. Ale na tą chwilę, kiedy czytało się to Second Coming, ta osoba ginęła i tak jak mówię, przez lata jej nie było. Wielu X-Men zostaje bardzo poważnie zranionych. Widzimy, jak oni się tam jednoczą. Każdy ma swoje 5 minut, czy Magneto, czy Namor. Każdy ma chwilę swojego takiego, czy poświęcenia, czy jakiegoś triumfu. I wydaje mi się, że to bardzo dobrze działało. Czuło się, że to jest taka ostateczność. Nawet Avengers przylatują pomóc X-Men w pewnym momencie. Tam nic nie są w stanie zdziałać, ale przynajmniej wiemy, że jest taki moment, że się starają. I to, co ja tak lubię w Second Coming, to jest postać Cyclopsa. To był tak naprawdę największy moment, w którym ja doceniłem Cyclopsa i uznałem, że jest to jedna z najfajniejszych, jeżeli nie najfajniejsza postać ze wszystkich X-Men. To już się zaczęło rozwijać jakby cały charakter Cyclopsa, który poszedł w tą trochę inną stronę od ranu Morrisona, ale jakby Second Coming było tą klamrą. To był ten moment, w którym ostatecznie zobaczyliśmy, do czego ten facet jest zdolny. To jest gość, który potrafi operować swoimi żołnierzami niejako na 5 frontach naraz, przekładać elementy układanki na poziomie super zaawansowanego komputera z przyszłości, który jest tutaj ich wrogiem. Cyclops jest w stanie kontrolować jego ruchy w kilku miejscach naraz. Jest w stanie podejmować decyzje, które są cholernie trudne, których konsekwencje są absolutnie straszne, ale te decyzje trzeba podjąć, bo mamy alternatywa, byłaby dużo, dużo gorsza. I wiele osób na jego miejscu nie byłoby w stanie takiej decyzji podjąć, a potem są tacy, którzy mu za złe wyrzucają, że w ogóle taką decyzję podjął, ale prawda jest taka, że ktoś musiał podjąć i Cyclops ma jaja i w tym evencie absolutnie tę decyzję podejmuje i jest, no po prostu to jest jego taki największy moment jako lidera i to nie na zasadzie takiej, że on tutaj błyszczy, bo wiecie, wszyscy go chwalą, achach, jaki ten Cyclops, tak jak Kapitan Ameryka często miał, nie, takiego prawdziwego lidera z krwi i kości, którego decyzje często są trudne, nie wszyscy się z nimi zgadzają, ale on trzyma się ich, musi je podejmować, bo jest dowódcą i wszystko leży na jego barkach. No i oczywiście piękne zakończenie, w którym mówi I was right i to jest taki moment, w którym po prostu człowiek, który to śledził, zaczyna bić brawo. Także jeśli chodzi o jakiś event, który mogę polecić, mój absolutnie ulubiony z X-Men na pewno, czy absolutnie ulubiony z ziemskich eventów, bo wspomniałem o kosmicznym, to jest ta saga, natomiast musiałbym się nad tym jeszcze zastanowić, bo jest kilka innych, które w miarę lubiłem. Infinity, chociaż on jest też taki trochę kosmiczny, w miarę mi się podobał. Secret Wars ostatnie, które wyszło, wyleciało mi z głowy. Też uważam, było całkiem nieźle zrobione, u nas pewnie za jakiś czas wyjdzie. Kilka starszych eventów było całkiem niezłych. Natomiast jeśli chodzi o X-Men, to jest absolutnie mój ulubiony właśnie z Second Coming, bo mówię, jest takim fajnym domknięciem dla wielu historii. Chociaż wiem, że nie wszyscy są fanami w ogóle. Hope Summers, no nie o to chodzi, że ja jakoś strasznie lubię Hope, ale ona jest w tym evencie pewnego rodzaju narzędziem, pewnego rodzaju złotym gralem, który tutaj jakby nazwać czymś, co trzeba chronić, ale jakby nie o nią tak naprawdę chodzi w tym evencie według mnie, tylko o całą masę innych bohaterów i dlatego go tak lubię. To na dzisiaj wszystko z mojej strony. Też napiszcie mi, jakie są wasze ulubione eventy Marvela. To mnie naprawdę ciekawi, jakie są zdania o różnych eventach, bo wiem, że jest masa sprzeczności. Jedni uwielbiają na przykład pierwsze Civil War, jedni uważają, że jest kompletnym gównem, jedni uwielbiają Secret Wars, inni też uważają, że jest gówniane i tak dalej. Eventy są według mnie chyba najbardziej takim
etapem, takimi historiami, które są które najbardziej dzielą fanów. Więc bardzo mnie interesuje to, jak tutaj, jak wy podchodzicie. Wiem, że Fear Itself jest bardzo też podzielony, który uważa, że to kompletny gniota, inni znajdują w nim ciekawe elementy. Także koniecznie mi to napiszcie. No i pamiętajcie też o filmach X-Men. Też mnie bardzo to ciekawi. Czy też widzicie tą szóstkę jako te godne polecenia? Czy może widzicie jeszcze jakieś elementy, które warto zobaczyć w tych filmach, które ja uznaję za generalnie gorsze. Także z mojej strony dzisiaj to wszystko. Do następnego razu. Cześć!